witam serdecznie. Chciałoby się powiedzieć, no i doigraliśmy się. Tak jak w ostatnich latach mieliśmy deficyt śniegu, a szczególnie w okresie świąt i zimowych ferii, tak teraz śnieg spadł w samym środku ferii. Tylko że my na zimowisko jechać nie możemy. Jeżeli nie nazwać tego pechem, to nie wiem jak. Za oknem biało jak na Syberii, a jedyne co możemy zrobić to bałwana i ewentualnie porzucać się śnieżkami. Dobrze, że przynajmniej tyle, bo mniejsze dzieci będą miały zapewne radochę. Jak sobie tak przypomnę poprzednie zimy, to wydaje mi się, że te mniejsze dzieci to może nawet nie widziały jeszcze nigdy takiej ilości śniegu. Zatem proszę nie siedzieć w domu, tylko proszę iść robić bałwana, bo pogoda ku temu idealna. Chyba też się wybiorę na spacer do pobliskiego lasu. Może i jakiegoś bałwana ulepię, ale tak dla własnej radości. Lepsze to niż siedzenie w domu przed telewizorem. A po powrocie ciepła herbatka, może matcha, jak wreszcie uda mi się kupić. Tutaj puszczam oczko do jednej z naszych widzek. Ale na pewno będzie to herbata gorąca, a i może jakieś przyprawy się w niej znajdą. Nie, nie takie, o których sobie Państwo pomyśleliście właśnie. Chociaż w sumie czemu nie? W każdym razie herbata o tej porze roku musi być przede wszystkim gorąca, mocna i słodka. O cytrynie też warto pamiętać. No i kocyk na kolanka, bujany fotel i książka. Ale chyba się trochę zapędziłem. Na razie idę na spacer, a Państwa zachęcam do zasubskrybowania kanału Gazetki i Promocje, gdzie codziennie najnowsze wieści z ulubionych sklepów Polaków. Miłego dnia i do usłyszenia!